Piątek, 5 kwietnia, Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. O północy koniec kampanii wyborczej, a w niedzielę 7 kwietnia wybory. Warto pamiętać, że wybierać będziemy nie tylko wójtów, burmistrzów, prezydentów, ale też radnych gminy w wielu miejscach powiatu, a także sejmików wojewódzkich. Głosowanie potrwa od godziny 7 do 21. Jak głosować, żeby głos był ważny i kiedy można spodziewać się wyników? O tym Karolina Komada. Nadchodzi gorąca niedziela nie tylko ze względu na temperaturę. Po kilku tygodniach wieszania plakatów, organizowania spotkań z mieszkańcami, konferencji prasowych nadszedł czas weryfikacji kandydatów. I choć wiele osób wie, na kogo zagłosować, to wciąż nie wszyscy wiedzą jak. Państwo, nie wiem, średnio się interesuje tym. Przykro mi. Ile w niedzielę kart do głosowania dostaniemy? Nie wiem. Nie wiem. To jest na pewno 3. Tak, 3 na pewno. A co tam będzie? No, prezydent do sejmiku i tej trzeciej nie pamiętam. W zależności od miejsca zamieszkania wyborcy dostaną 3 lub 4 karty. Mieszkańcy miast na prawach powiatu dostaną 3 karty wyborcze. Dostaną kartę na kandydata do rady na swojej gminy, swojego miasta właściwie. Dostaną kartę na prezydenta miasta i dostaną kartę na radnego do sejmiku wojewódzkiego. Mieszkańcy pozostałych miast, mieszkańcy gmin dostaną 4 karty. Dodatkowa karta będzie zawierała kandydatów do Rady Powiatu. Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania, o czym niektórzy mieszkańcy już wiedzą. Jeden krzyżyk i tego, którego mam wybranego, nie? I nie ma tam żadnych, bo to później nieważne jest. Głosy liczone są w miejscu, w którym zostały oddane. Głosy są liczone w każdym obwodzie. W każdym obwodzie sporządzane są 3 protokoły, a więc protokół z wyboru prezydenta, protokół z wyboru do Rady Miejskiej i protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Następnie komisje obwodowe zawożą protokoły do Miejskiej Komisji Wyborczej. Terytorialna Komisja Wyborcza sprawdza poprawność uzupełnienia protokołów. Jeśli to wszystko jest prawidłowe, jeśli wszystko się zgadza pod kątem arytmetycznym, merytorycznym, formalnym, wtedy taki protokół komisja zbiera u siebie z wszystkich obwodów. Ja przypomnę, mamy ich w mieście 79, z czego 5 jest odrębnych. Zbiera te protokoły u siebie, tworząc potem na ich podstawie zbiorczy protokół z głosowania. Te zbiorcze protokoły są zawożone do komisarza wyborczego w Katowicach. Zanim jednak wybierzemy się na wybory i oddamy głos, warto pamiętać o nadchodzącej ciszy wyborczej. Nad jej przestrzeganiem będą czuwać funkcjonariusze policji. Właśnie tutaj działamy na podstawie kodeksu wyborczego i tutaj będziemy reagowali na każde złamanie takich przepisów. Między innymi chodzi tutaj na przykład o takie sytuacje, gdzie podczas ciszy już nie możemy organizować danych zgromadzeń, opublikować różnych informacji związanych właśnie z wyborami, również dotyczących agitacji wyborczych, to wykroczenie, które również właśnie jest tutaj karą zagrożoną grzywną nawet do 5000 zł. Cisza wyborcza będzie obowiązywać w Polsce od północy 6 kwietnia do zamknięcia lokali wyborczych 7 kwietnia, czyli do godziny 21. Kolej w Katowicach wkroczy w XXI wiek. Ma się to stać ze sprawą wielkiej inwestycji, która rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Dziś została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę około 4 miliardów złotych. Pociągi regionalne będą miały swoje tory, a dalekobieżne swoje. Jednak zanim to nastąpi, trzeba będzie przetrwać bardzo duże utrudnienia, które potrwają co najmniej 4 lata. Łukasz Kądziołka. Wydaje się, że torów w Katowicach nie brakuje, ale pociągi już ledwo się na nich mieszczą. Jest też problem ze stanem infrastruktury. Na głównej stacji w Katowicach w ciągu doby zatrzymuje się około 450 pociągów. Stacja należy do czołówki pod względem ruchu kolejowego w Polsce, dlatego jest coraz większy problem z przepustowością. Dzisiaj podpisano umowę, która ma ten problem rozwiązać. Musimy w taki sposób modernizować nasze linie, projektować nowe przebiegi, aby oddzierać ruch aglomeracyjny od ruchu dalekobieżnego. To najważniejszy cel inwestycji za ponad 4 miliardy złotych, która jest wyczekiwana od lat. Jest to też najdroższa umowa podpisana przez PKP, Polskie Linie Kolejowe, w historii spółki. A na trasę wyjedzie więcej składów. Tory zostaną przebudowane na odcinku od Szopienic Południowych niemal do Piotrowic w Katowicach. Po drodze powstaną 3 nowe przystanki. Jeden z nich znajdzie się przy Akademii Muzycznej i tak będzie się nazywał. Kolejne to Katowice Kokociniec i Katowice Uniwersytet. Mniej więcej na wysokości
całości osiedla Gwiazdy. Tylko 13 km linii, natomiast jest to teren bardzo skomplikowany. Inwestycja będzie też komplikowała życie mieszkańców całego regionu. Linia kolejowa E65 przecina centrum Katowic na pół. W zakres zadania wchodzi 140 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów. Najbardziej dotkliwe dla kierowców będą ograniczenia w ruchu na takich ulicach jak Mikołowska i Francuska. Między innymi wiadukty przebiegające nad tymi drogami zostaną wyburzone i wybudowane na nowo. Przyjdzie taki moment, że te wiadukty muszą być pozamykane. Oczywiście fazowanie będzie tak uzgadniane i z zamawiającym, czyli Polskimi Liniami Kolejowymi, ale i z miastem, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. W ramach kontraktu wykonawca będzie musiał zapewnić komunikację zastępczą za odwołane pociągi, a tych będzie sporo. Około 100 pociągów mniej będzie w stanie wtedy wjechać i wyjechać z dworca Katowice. Teraz wykonawca zajmie się planowaniem i przygotowaniem harmonogramu inwestycji. Za około miesiąc powinno być więcej informacji na temat utrudnień. Prace mają ruszyć najprędzej w sierpniu. Jest szansa, że zespół pałacowo-parkowy w Koniecpolu w końcu przestanie niszczyć. Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie sprzedał go na licytacji. Nowy właściciel, żeby stać się nim formalnie, musi poczekać na uprawomocnienie się tak zwanego przybicia, a potem wpłacić około 2 800 000 zł, bo taka była cena wywoławcza zabytku. Magda Sincewicz. Losy stojącego tu od początku XVII wieku obiektu były bardzo burzliwe. Budynek rezydencji magnackiej uległ ogromnym zniszczeniom podczas II wojny. Później prawie cały spłonął. Udało się go jednak uratować i tak przez wiele lat służył mieszkańcom Koniecpola. W pałacu był basen, kino, hotel i dom kultury. Na początku lat 90. pałacem zainteresowali się potomkowie ostatnich właścicieli. Ostatecznie w 2012 roku zabytek odzyskał Paweł Potocki, wnuk brata ostatniego przedwojennego właściciela. 3 lata później sprzedał go kieleckiemu przedsiębiorcy. Od tamtej pory zespół pałacowo-parkowy coraz bardziej niszczał. Teraz jest dla niego nadzieja. To bardzo dobra wiadomość. Rzeczywiście okazało się, ku zaskoczeniu bardzo wielu osób, że pałac w Koniecpolu znalazł nabywcę. W licytacji uczestniczyła jedna osoba i to na jej rzecz udzielono postanowienie o przybiciu. Cena, za którą ta nieruchomość została wylicytowana, to ponad 2,8 miliona złotych. No i mamy rzeczywiście nadzieję, że dzięki tej sprzedaży to miejsce odzyska swój dawny blask. Urząd Skarbowy nie ujawnia, kto zostanie nowym właścicielem zabytku. Wiadomo, że to przedsiębiorca z rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest jednym z dwóch obok elektrociepłowni Sząbierki po przemysłowych symboli Bytomia. 57-metrowa wieża szybu Krystyna góruje nad miastem od 1929 roku. To tu przez lata funkcjonowała kopalnia węgla kamiennego Sząbierki. Zakład został zlikwidowany w latach 90. Ona jednak przetrwała. Teraz zostanie zrewitalizowana. Wewnątrz zabytkowego szybu Krystyna w Bytomiu ma powstać nowy budynek. Magda Sincewicz. Ponad hektar terenów zielonych, przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców czy parking, to one połączą wspólną przestrzenią na zewnątrz szyb Krystyna z sąsiadującym szybem Ewa. To jest pierwszy etap tej rozbudowy. Tam będzie wkomponowany w środek szklano-metalowa część, która będzie służyła jako pomieszczenia biurowe dla firm zewnętrznych, a także organizacji działających społecznie na terenie Bytomia. Projekt modernizacji wpisanego w 2004 roku do rejestru zabytków województwa śląskiego obiektu zakłada zabezpieczenie ceglanej elewacji i stalowej konstrukcji, wymianę okien oraz remont dachów. Nowy przeszklony budynek wewnątrz ma zostać otwarty z dwóch stron, aby wyeksponować częściowo stalową konstrukcję oryginału. Chcielibyśmy z tym projektem pokazać, że tak nieduża interwencja na miarę możliwości, bo oczywiście można sobie wyobrazić jeszcze bardziej rozległe i bardziej fantazyjne funkcje i powierzchnie, ale w Bytomiu trzeba zacząć od czegoś małego, skromnego, prostego, żeby ewentualnie móc to później rozwijać. Rewitalizacja ma zakończyć się na przełomie 2026 i 2027 roku. By to było możliwe, konieczne jest pozyskanie wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej. To dość kosztowne prace, bo wnioskowana kwota to 23 miliony złotych. My oczywiście do tego również się włączamy i udzielamy wszelkiej możliwej pomocy, tak aby to sprawnie było. No i cieszymy się, że jest pierwszy krok w kierunku uratowania tak ważnego dla nas zabytku. Będą też kolejne. W przyszłości mają pojawić się kostki na zewnątrz budynku. Planowany jest też remont wnętrza na wyższych kondygnacjach. Wciąż trwają ustalenia. Moduł jest neutralny w formie. Mieliśmy jeszcze wątpliwości co do szybu windowego, gdyby taki szyb windowy miał powstać do góry, żeby transport umożliwić po prostu zainteresowanym.
ale to uzgadniamy w tej chwili. Szyb Krystyna przez lata należał do jednej ze śląskich firm, która jednak nic z nim nie robiła. W ubiegłym roku syndyk w końcu sprzedał nieruchomość i pojawiła się dla niej nadzieja. Chociaż może się tak wydawać, bo młode zawodniczki wykonują widowiskowe akrobacje, to jednak nie talent show. Mistrzostwa Polski Pole i Aerial w Spodku potrwają do końca weekendu. To jeszcze nie dyscypliny sportowe, choć zasady są bardzo restrykcyjne. O co w tym chodzi? Łukasz Kądziołka. Dla tych dziewczyn szpagat to żadne wyzwanie. Robią dużo bardziej skomplikowane figury. Liliana ma dopiero 13 lat, ale już potrafi wykonywać takie akrobacje na kole. Ta dyscyplina nazywa się Aerial Hoop, czyli po prostu koło. Żeby się tak poruszać, trzeba włożyć w to wiele pracy. Liliana przygotowywała się do Mistrzostw Polski pół roku. Były treningi indywidualne, pojedyncze i klubowe i dużo było. Ile tych treningów dziennie, nie wiem, godzinę, dwie? No dziennie około godzina 30, czasami dwie, zależy. To jeszcze nie dyscyplina olimpijska, a nawet nie dyscyplina sportowa, choć w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Zyskaliśmy takie miano status observer tak zwany, czyli jesteśmy taką dyscypliną, która jest pod nadzorem w tym momencie, żeby uzyskać pełnoprawne miano. Do tego jest bardzo dużo wytycznych. My mamy kodeksy, które mają po 400 stron, tam jest prawie 500 figur. Trwające w Katowicach mistrzostwa obejmują też rurę, czyli popularny pole dance, choć tu w wydaniu sportowym. Nie jest to tak proste, jak mogłoby się niektórym wydawać. Przychodzi zawodnik, zatańczy sobie na rurce, tak jak pan to wcześniej ujął, no i będzie fajnie. A tutaj właśnie chodzi o to, że trzeba się dokładnie, stricte dostosować pod regulamin. No, zresztą liczymy, że będzie ten sport również na olimpiadzie, więc tak naprawdę tutaj te wymagania są mega, mega surowe. Nie każdy do takiego sportu się nadaje. Predyspozycja to też jest pewien stopniu ważna kwestia, jeżeli bez tego, no to jest trudno na pewno. Ja też od zawsze właśnie miałam jakąś tam większą predyspozycję, więc mi było łatwiej. Mistrzostwa w Spodku potrwają do końca weekendu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.